Witamy, lubię wędki. Remigiusz, nowa seria, nowa wędka. Chyba tak szybko się nigdy u nas nie pojawiła na filmie. Dzień dobry. Wy tak nowa wędka, tak szybko? Dlatego, że jest to przełom i uważam, że bezwzględnie trzeba o tym jak najszybciej opowiedzieć, żeby wędkarze, którzy szukają, nie powiem czego, ale takich parametrów, nie szukali, powiedzmy, na zasadzie chybił, trafił, bo tu jest strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o konkretne zastosowanie. Co my dzisiaj mamy tutaj? Mamy Rajfina. Nowość, pierwsza dostawa. Pierwsza dostawa, nowość, znaczy inaczej, my tą wędkę mamy, bo to jest akurat wędka... Tak. Ale nasza, oficjalnie, że przyjechał już ze Stanów jako sprzedażowa. Tak. Bo nagrywamy film w momencie, gdy wędki już są. Natomiast wędkę znamy już od jakiegoś czasu, bo mieliśmy te modele, między innymi ten egzemplarz, trochę wcześniej i mogliśmy sobie nimi porzucać, pobawić się, posprawdzać, co tam Amerykanie zrobili. Dzięki temu naszej pracy, bo Amerykanie dostrzegli, docenili nasz wysiłek, trud i wysłali nam wędki przedsprzedażowe, żebyśmy sobie zobaczyli, co to jest. Tak, no i fajna sprawa, bo dzięki niejako naszym sugestiom tam pewne rzeczy zostały zmienione, także będziecie mieli możliwość łowić wędkami zrobione przez Amerykanów, które przeznaczone są celowo na rynek europejski. Zostawiając te wszystkie historie pod tytułem kto, po co, dlaczego i tak dalej. Dlaczego tak szybko o Rajfinie opowiadamy? Dlatego, że ja będę dzisiaj opowiadał w tej filmie trochę o serii, która składa się z dwóch grup wędek, krótkich, jednoczęściowych, dwuczęściowych oraz długich, dwuczęściowych. Tak. Ale najbardziej opowiem o długich dwuczęściowych. I o tym modelu, który masz w ręku. Tak. Rajfin jest, słuchajcie, zrobiona serią przygotowaną celowo na zapotrzebowanie europejskich wędkarzy do łowienia sandaczy, szczupaków, do łowienia w dużej wodzie, do gumy, do woblera, do twitcha, do koguta, czyli to, co my, wędkarze w Polsce, najbardziej lubimy, najbardziej wymagamy od Amerykanów, żeby oni nam to dawali. I my mamy bardzo konkretne oczekiwania od wędki. Na to nasze, europejskie. My chcemy mieć polski opis, my chcemy mieć określoną akcję, my chcemy mieć określone dolniki, długości, dzielone rękojeści. My to w Europie lubimy, dlatego nie robimy taką wędkę. Drugi punkt, dlaczego znowu o Rajfinie tak szybko? Dlatego, że to jest pierwsza wędka, jaką ja znam w ofercie St. Croix'a. Tutaj mi się dygresja włącza, za chwilę do niej nawiążę, która w bezpośredni sposób nawiązuje do tego, co my potrzebujemy, jeśli chodzi o łowienie na dużej rzece, na dużym zbiorniku zaporowym, z brzegu, na gliniankach, na jakichś głębokich jeziorach, sandaczy, szczupaków z brzegu. My kochamy szczyt miękki, my kochamy animację szczytem. Szybkość? Proszę? Szybkość wędki kochamy. Tak. No i bezwzględnie oczywiście lubimy to, żeby móc obserwować, czuć, widzieć dzięki szczytóweczce majtającej się. Zobacz, Amerykanie, można powiedzieć, że tak na nasze potrzeby bardzo mocno odpowiadają. Lepy najpierw weszły, czyli coś, czego nie było, czyli wędka okoniowa. Tak. Teraz zrobiła się dziura, rozmawialiśmy o tym, że nie ma wędki takiej klasycznej, normalnej, bezbrzegowej do łowienia sandaczy. Moment, zobacz. Ja powiedziałem, że nawiążę do dygresji. Welitce były. One tam, słynne, moim zdaniem, perełka 90 MLF, tak? On to bardzo podobny. 90 MF. Już bliżej, ale już ucieka od tego Rajfina. No to cieplejsze, no i na akcje mają. Rajfin, słuchajcie, jest... Ja, zanim nagrywaliśmy, Darek montował, podłączał te sprzęty tu swoje, ja powiedziałem, najprościej mówiąc, Rajfin to jest długa wersja Legend Elite'a. Krótkiego łódkowego, czyli finezyjny szczyt, progresywnie uginający się środek kija i betonowy dolnik, który pod obciążeniem pracuje. Czyli co, jeżeli są wśród widzów osoby, które znają elitkę krótką, sandaczową,
i używają tej wędki, mówią, że to jest idealna wędka pod takie łowienie, a potrzebują teraz coś z brzegu, no to rozwiązanie jest bardzo proste. Dokładnie, to jest strzał niejako, idealne przeniesienie krótkiego sandaczowego kija, którego uwielbiacie w sankroju, w wersję długą. Tu kropka, jeśli chodzi o to takie opowiedzenie wam, do czego to jest podobne. Wszyscy fani i wierni klienci Sankroja zapewne znają legendarną serię Legend Inshore. Nie Tournament Inshore, tylko Legend Inshore. No to jest, słuchajcie to. To jest bardzo bliskie. Ja pewnie Amerykanin, który konstruktor wędki, będzie pukał mi się w głowie. Ale ja te wędki do dziś używam, ja je bardzo lubię z filmów, wiecie o tym, że ja często do nich nawiązuję. To są Legend Inshore dla mnie, inaczej trochę zbrojone, inaczej wyglądające, ale blank, kompletnie wpisujące się w charakterystykę tamtego kija. Ja będę jeszcze raz powtarzał, miękki szczyt finezyjny, który jesteś w stanie zaanimować drobną przynętę, środek kija, który pozwoli ci podbić dużą przynętę i dolnik, który potrafi zerwać kręgosłup sandaczowi każdego, w każdym rozmiarze. To był Inshore, to jest dzisiaj Raifin. Holenderscy wędkarze bardzo nawiązują do Legend Extreme'a. Ja się z nimi nie zgadzam. Kolor jest dokładnie ten sam co w Extreme'ie. No dokładnie, dokładnie. Pomotka ta sama co w Extreme'ie, ale to są inne wędki. No to uchwyt trochę nawiązuje, też taki ciemny, czarny. No tamten był inny. No ale klasa. Ale tak, tworzyło. Przełomem moim zdaniem w tej konstrukcji tego wędki jest charakter ugięcia blanku. Ja nie znam wędki, a widziałem wiele wędek, która ugina się w szczycie. Znam. Lamiglas Magnum Taper. To jest tak jak stary Lamiglas, szczyt miękki, finezyjny. Ale nie majtający się tak o po prostu, tylko on pod przynętą się buja. Dwa, ten środek kija, który robi całą robotę przy prowadzeniu, przy podbiciu i dolnik, który zrobi całą robotę, jeśli chodzi o to, że ty się boisz, że nie zatniesz. On zatnie ci wszystko z każdej odległości. Mięsisty, gruba ścianka. No i teraz tak, słuchajcie, mam w ręku wędkę. Nie wiem, Rice będę mówił, tak? Rice? Czemu Rice? Nie, no bo tu jest skrót, będę mówił. Bo nie ES-70R, tylko... Ray. Ale nie, literki czytam. R-A-E-S. Rice, będę mówił. 274 mf. Amerykanie opisali go 21 gramów. Po polsku napisali. Dali mu... cześć, ślepy jestem i nie mam jeszcze nie do tego okulary te. I napisali mu 12 lbs-ów. Po naszemu. 25, 28, 30, koniec, po wędce, jeśli chodzi o animację i tak dalej, do tego za chwilę będę precyzyjnie nawiązywał, 12, 14 funtów, tak wędkę bym opisał, ja, po naszemu, po polsku, oni to po swojemu napisali, bo oni nie rozumieją naszego. No i tak, patrzcie, mam założonego, to jest 10 czy tam 12 centymetrów fati Dragona. Czyli dość masywna taka. Z główką 16, która nie jest łatwą przynętą dla wielu wędek 21-gramowych. Ta wędka nie ma w ogóle nic do tej 16 główki i do tego fati. On śmiga, pizga, lata, aż gwizd jest. Ja oceniam, że on na tej główce 20 plus ten fati zamyka wędkę. Nie o możliwość rzutu. O możliwość takiej najbardziej atrakcyjnej prezentacji. Z takim kajtechem, powiedzmy, 5-calowym, 25 gramów główka będzie grało. W dole... To jest po prostu rodzaj przynęty, tak. I opór, jaki staje w wodzie, o to chodzi. W dole 5 gramów plus 9 centymetrów gumka taka, smukła, jakiś tam Westin smukły, będzie to grało. Woblery? Woblery, mam HMS-a 11, Minnow X-a. To on to mruczy na tym wędce, on to lata. 8 lata, Zander X 15 lata. Nie wygina się przy prowadzeniu. No jest tutaj w tym zestawieniu to perfekcyjnie, jeśli chodzi o wykorzystanie takiego woblera sandaczowego, gumy sandaczowej. Ale to jest niejako oczywiste, że ty musisz w to wędce mieć. Ta wędka umie jeszcze inną rzecz. Przez ten finezyjny, delikatny szczyt
środek progresywnie pracujący, trochę gumiasty, trochę sprężysty, ty jesteś w stanie zastosować drop shot. Nie jakoś tam, tylko w perfekcyjny sposób, bo na tym szczytem będzie ci pracować. No dobra, ale taki raczej cięższy drop shot, to nie będzie 5-10. No nie, ja mówię tak 15-18, tak. Karolina, Texas, te nasze wszystkie kombinacje, raki, szuranie po dnie, pstrykanie szczytówką, czyli to animacja już tych taka finezyjna prowadzeniu. Przy sandaczowej przynęcia, nie mówię o kontr. Nie będę wam opowiadał, że to się też nada na bolenie, bo to jest oczywiste. Tak, teraz... zimna Jolka łowi perfekcyjnie bolenie tym kijem. Pozdrawiamy zimną Jolkę i on mówi, że zawsze pomachać, to mu machamy. Łowi tym bolenie, ma MHF-a już to, czyli tego mocniejszego, czyli na taką większą rzekę, poważniejszą rzekę, na sandacza, żeby tak go zaciąć, łowić grubiej, listopad, wiecie o czym mówię, 20 gramów, duży wobbler, to ten MHF będzie się tam lepiej sprawował, bo też zakresy pracy tych przynęt są duże. Zwróćcie uwagę, tu powiedziałem 5,25 to śmiało, w MHF-ie będzie 8, 10, 35. Jest jeszcze HF. Tam są, słuchajcie, wędki 228 MLXF-y, MF-y i tak dalej. 250, te 260, tak? Bez centymetra. Też MF-y, MLXF-y i tak dalej. Przypomnij sam, że jest MLF w tej długości? Nie. To jest najdelikatniejsza wersja. Tak, MLF-y masz krótsze. A MLXF-y są chyba 229. Tak. Czyli te typowe do prezentacji, nie? No i seria, ja za chwilę ją ze sobą na sandacze zabieram, krótka. 213 MF. MHF, MLXF, 203 MXF, petardy sandaczowe, miękkie szczyty, beton w dolniku, ale z gumą taki, który ci nie zerwie tego sandacza. W skrócie, słuchajcie, takiej teorii wszystko. Ja jestem dumny, że Amerykanie, znaczy dumny, bardzo się cieszę. Ja się bardziej cieszę właśnie, że dostrzegli nas w końcu po tylu latach. Zostaw nas. Ale to jest bardzo ważne. Nasz wędkarzy Europejczyków, tak? No tak. Zrobili dokładnie, w mojej ocenie, dokładnie to, co może mieć, co powinien mieć kij z prawdziwego zdarzenia brzeczny uniwersał z nakierowaniem guma wobbler. Czy Amerykanie w ten sposób w ogóle nie mówią? To ewidentnie jest po nas robione. Ja jestem bardzo ciekawy, jaka będzie przyszła Sirajfina w Stanach. Bo to jest, Darek, fajny kij pod pstrągi. Duże. Fajny pod łososie. Co? Gdyby mu tu dolnik zmienił. Ale widzisz, oni wolą, jakie strot napisały na wędce. Na koniec muszę powiedzieć wam o zestawieniu z elitką, bo będziecie o to pytali. Teraz powinien Darek zrobić taki przebicie Legend Elite, VS, Rifin. To są kije, które przypominają tylko w pewnym stopniu siebie. Elitka nie ma pracy szczytowej. Mówię o długich kijach, Salmon Steelheadach. To są kije, które są sztywne, drutowate, piekielnie dynamiczne, przez to na sandacze często wykorzystywane, ale bez szczytu. Wyłączeniem jest kij 90 ml, który ma szczyt. Z tendencją do pracy w kole, w paraboli, ale potwornie szybkie. Amerykanin robi elitkę Salmon Steelhead, łososie, trocie, tęczaki, pstrągi wielkie. My ją wykorzystujemy do sandacza, bo nie mieliśmy. Teraz mamy. Natomiast będą zwolennicy łowienia sandaczy elitkami, bo elitka ma tą swoją taką melodię. Ona jest niebywale czuła. Czulsza od tego. Ale porównywanie czułości w tym segmencie to już urządzenia aptekarskie. Jeżeli ty wystarczająco czułeś, żeby nic nie przeoczyć, no to po co to większość? Ale tam jest już kosmos. No to tam innej modu, no co innego. Innej... Tam jest szczyt sztywny, który chodzi, nie wygina się, wiecie, wiotko jak w kijach sandaczowych. Tam jest ten szczyt na większej długości pracujący, z większą dynamiką, on służy do pewnych, do innych rzeczy. Rifin ma przewagę w wobblerze nad elitką. W gumie będzie działał podobnie. Elitka nie pozwoli ci zaanimować buleta, powiedzmy, z Karoliną 10-gramowego i raczka na końcu, bo nie wiesz, co się będzie tam działo. Ty byś czuł, ale tu ten szczyt będzie cyk, 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 cyk chodził, a w elitce masz sztyce, nie? To tak w skrócie. Bardzo ładnie. Słuchajcie, my, tak jak powiedziałem, ja mogę powiedzieć, że jestem dumny, cieszę się, że takie wędki są u nas.
że Amerykanie widzą, co potrzebujemy, reagują na nasze prośby. Ile ty mówisz lepiej, a później to jest super. Bajk jeszcze był na Europę. A no tak, więc no tak, tak, tak. Wędka, którą pokochaliście wręcz. Bo to jest wędka, która Tournament Pike przecież ona zlikwidowała wszystkie castingi. Ale nie o Pajku dzisiaj mowa. Dziękujemy za oglądanie. Cześć, do następnego.